Pokażę Państwu teraz dwa przykłady symulacji fizycznych, już zupełnie innych niż te, co było pokazywane. Bardziej skomplikowane nieco, dlatego nie będę wchodził w same algorytmy numeryczne. Natomiast one wszystkie są do zrobienia na domowym komputerze. Można uzyskać ciekawe wyniki, które są ciekawe po prostu dla fizyka, których się nie da uzyskać przez ścisłe obliczenia matematyczne. Zajmijmy się takim przykładem z elektrostatyki. Mamy kwadratową, przewodzącą płytkę, dwuwymiarową, czyli o nieskończenie cienkiej grubości, nieskończenie małej grubości, i na niej mamy jakiś ładunek elektryczny. I szukamy, chcemy wiedzieć, jaki jest rozkład ładunku na tej płytce w warunkach równowagi. Jak wiemy, na przewodzącej płytce potencjał elektrostatyczny musi być stały. Inaczej jakieś prądy by przepłynęły, które by wyrównały ten potencjał. Dlatego jeżeli mamy jakiś ładunek Q całkowity, który jest rozmieszczony na tej płytce, to te wężyki, to się nazywa całka. I jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to niech sobie to w myślach zastąpi po prostu sumowaniem po wszystkich punktach tej płytki albo po jakimś bardzo gęstym zbiorze tych punktów równomiernie rozmieszczonym na płytce i po prostu zbieranie informacji, ile w tym punkcie jest ładunku. Następnie dodajemy wszystkie te informacje do siebie i wiemy, jaki jest całkowity ładunek na płytce. No, tutaj znamy, prawda, wiemy, jaki jest potencjał elektrostatyczny od jakiegoś ładunku, który jest gdzieś tam w przestrzeni umieszczony. Więc chcemy policzyć sobie, jaki jest potencjał elektrostatyczny w punkcie opisanym współrzędnymi xy. No to zbieramy informacje o tym, jaki jest ładunek w każdym innym punkcie płytki, który jest tutaj podany współrzędnymi x', y', i dzielimy to przez odległość między dwoma punktami. No to jest wkład do potencjału od punktu x', y'. Warunek jest taki, że ten potencjał musi być stały, czyli nie może zależeć od x, y. No i teraz jest pytanie, to jakie to ρ, jaka ta gęstość ładunku na płytce musi być, tak, żeby potencjał był stały. No, okazuje się, że ściśle to bardzo trudno, ale ja to nie znam takiego rozwiązania, ale numerycznie można to łatwo wyliczyć. Co robimy? Najpierw robimy pewne przybliżenie. W numeryce nie możemy posługiwać się nieskończoną ilością danych, musimy mieć skończoną ilość, dlatego dzielimy płytkę na kwadraciki. Na skończoną ilość małych kwadracików. Jeżeli bok płytki to jest L duże, no to bok kwadracika to jest L małe. Mamy więc n kwadrat małych kwadracików. Zakładamy, że na każdym kwadraciku gęstość ładunku jest stała, już się nie zmienia. Czyli jedyne różnice to są, kiedy przechodzimy z tego kwadracika do tego na przykład. Numerujemy te kwadraciki dwoma indeksami i j, które już są teraz liczbami naturalnymi. Okazuje się, no oczywiście, nadal wiemy, że całkowity ładunek jest równy q. Czyli jeżeli na danym kwadraciku umieszczamy ładunek Q małe i J, no to suma tych Q i J musi się równać Q duże. No i teraz jeszcze musimy znaleźć taki już odpowiednik dla tego równania. Odpowiednik ten ma taką postać, mianowicie najpierw liczymy sobie, jakie są wkłady, patrzymy na to, jaki jest potencjał w środku kwadracika i J. Jaki jest potencjał elektrostatyczny. Najpierw patrzymy na to, jakie są w przybliżeniu wkłady od innych kwadracików do tego potencjału, czyli bierzemy ładunek z kwadracika i'j', takiego innego kwadracika, no i dzielimy przez odległość między środkami tych kwadracików. Oczywiście w tej sumie musieliśmy pominąć sam kwadracik i j, ponieważ wtedy w mianowniku byłoby 0, a przez 0 dzielić nie wolno, zwłaszcza na komputerze. Tutaj mamy taki chytry wzorek, który nam wylicza, jaki jest potencjał w środku tego kwadracika i od ładunku właśnie w nim zawartego. Ja nie będę teraz tłumaczył, dlaczego ten współczynnik tyle wynosi, a to jest po prostu chytrze policzone. Co my robimy, żeby to rozwiązać na komputerze? Zaczynamy od tego, że zakładamy sobie z góry, że na płytce jest jakiś potencjał V0. Co nam daje wtedy układ równań liniowych. Mamy niewiadome Q i J, mamy znaną prawą stronę, która jest równa V0 wszędzie i mamy dane współczynniki tego układu równań. One są stałe. No, układ równań liniowych to jest coś, co na komputerze można bardzo łatwo rozwiązać. Komputery są wręcz stworzone do rozwiązywania układów równań liniowych. Można użyć jednej z bardzo wielu procedur numerycznych, na przykład eliminacji Gaussa, która jest taką najprostszą i dla małych problemów całkiem dobrze działa. I otrzymujemy jakieś liczby Q i od 0. Dlatego one mają tutaj ten indeks 0, ponieważ zostały obliczone dla prawej strony równej V0. Oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że całkowity ładunek jest równy Q. On jest równy sumie tych Q i od 0, jest równy Q0. Ale my wiemy, że jeżeli byśmy pomnożyli jeżeli teraz pomnożymy nasze rozwiązanie, te nasze Q i J przez jakąś stałą, to nadal warunek, że potencjał ma być stały, będzie spełniony, bo tutaj będzie jakaś stała, tutaj będzie jakaś stała, czyli to nadal jest stałe. Dlatego też przeskalowujemy sobie ten rozkład ładunku, obliczając Q i J jako Q przez Q0 razy Q i J0. I teraz Q i J się sumują do Q, tak jak chcieliśmy. I ten zbiór liczb, kiedy się te ładunki Q i J porozmieszcza w tych kwadracikach, to jest przybliżenie tego szukanego i nieznanego wcześniej ciągłego rozkładu ładunku, który w równowadze. No i teraz Państwu pokażę, jak taki rozkład wygląda, kiedy to się zrobi na komputerze. To jest zrobione dla podziału płytki na 70 razy 70 małych kwadracików. Coś takiego. No to w praktyce się szybko liczy na takim normalnym komputerze. Teraz będzie najciekawsza i najbardziej egzotyczna rzecz. Mianowicie będziemy badać falową naturę materii. I zagłębimy się w świat mechaniki kwantowej. Do tej pory te wykłady mówiły raczej o teorii względności. My teraz tak zajmiemy się innym aspektem przyrody. Widzicie, kiedy ja mówię o falowej naturze materii, to mam na myśli to, że zamiast reprezentować cząstki przez jakieś punkty, które się poruszają w przestrzeni, tak jak na przykład plamka od tego wskaźnika, to tutaj jakaś cząstka by sobie biegała w te i we w te, to my je reprezentujemy przez coś, co jest rozciągłe, przez taki rozkład prawdopodobieństwa. Nie mówimy o tym, gdzie ta cząstka na pewno jest, ale mówimy o tym, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia jej w tym punkcie albo w tym. Tutaj jest duże prawdopodobieństwo, ponieważ ta funkcja ma dużą wartość. Tutaj natomiast jest małe. Okazuje się, że no właśnie po to wymyślono mechanikę kwantową, żeby zajmowała się takimi rzeczami, że można badać, jak ten rozkład prawdopodobieństwa zmienia się w czasie. I to, jak on się zmienia w czasie, zależy od tego, jaki jest potencjał, w jakim ta nasza cząstka się porusza. Tutaj zrobiłem sobie taki prosty model, mianowicie założyłem, że nasza cząstka porusza się w jednowymiarowej przestrzeni. Okazuje się, że to wcale nie jest jakaś fikcja, ponieważ fizycy ciała stałego nauczyli się robić takie układy, w których elektrony poruszają się tylko w jednym wymiarze, a w pozostałych dwóch są tak uwięzione, że można zaniedbać to, że dla nich te dwa wymiary jakby nie istnieją. I takie rzeczy są wykorzystywane w elektronice. Tak więc my mamy właśnie taką sytuację. Tutaj mamy obszar niskiego potencjału, gdzie energia potencjalna cząstki jest mała, a tutaj mamy obszar wysokiego potencjału. Klasycznie to wygląda tak, że jeżeli cząstka jest tu, to żeby wejść tu, to ona musi mieć tyle energii, żeby pokonać ten próg. Jeżeli nie ma, to nie wejdzie. Jak się okazuje, mechanika kwantowa potrafi nieco inaczej. Zaczniemy od tego, że założymy sobie właśnie, że ta cząstka jest skoncentrowana w środku naszej studni, a prędkość ma skierowaną w lewo. I zakładamy również, że tu w tym miejscu to ono już jest tak mało prawdopodobieństwo znalezienia, że w praktyce jest zero. I co się dzieje w czasie? Ale nie będziemy oglądali na razie animacji, tylko obejrzymy sobie wykres, jak zależy ta gęstość prawdopodobieństwa od czasu. Okaże się, że ten wykres ma takie własności natury estetycznej, to jest ciekawe. Stąd ten tytuł zresztą. Otóż tak wygląda ten wykres w zależności tej gęstości prawdopodobieństwa od czasu. Tutaj mamy czas, tutaj widzimy, tutaj ta oś jest położeniem. Obszary o ciepłych kolorach to są obszary, gdzie gęstość prawdopodobieństwa jest wysoka. Natomiast obszary o kolorach zimnych, a schodzących do czerni, to są obszary, gdzie gęstość prawdopodobieństwa jest niska. Ktoś ma dobre oczy, to może się przyjrzeć samemu spodowi. To będzie pokazane za chwilę w powiększeniu, proszę się nie obawiać. I zobaczy, że na początku to właśnie mamy taką sytuację, jak była pokazana, prawda? Tu jest gładko, to jest gładki rozkład, tutaj jest dużo, tu jest mało. No to patrzymy, no znowu się musi załadować, dosyć duży plik bitmapowy, że tutaj mamy dużo prawdopodobieństwa, tutaj mamy mało. A to jest takie, przejście jest gładkie, to nie ma żadnych poszarpań, jest symetryczne. Co więcej, widzimy, że ja prawdę powiedziałem, że ta cząstka będzie szła w lewo, bo obszar, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest duże, przesuwa się w lewo. A to jeżeli Państwo widzą taką linię tutaj, to ta linia to jest właśnie to miejsce, w którym potencjał skacze. I okazuje się, że na początku prawdopodobieństwo znalezienia cząstki poza granicami tej studni potencjału, czyli poza tym obszarem, gdzie potencjał jest niski, jest zerowe w praktyce. Ale później jakimś cudem, mimo że ta cząstka wcale nie ma tak wysokiej energii, żeby według mechaniki klasycznej, czyli według fizyki newtonowskiej sobie przejść w ten obszar, to okazuje się, że jakieś prawdopodobieństwo niezerowe znalezienia tej cząstki się pojawia. Co więcej, z gładkiego rozkładu nudnego się robi takie coś. To jest, widzicie Państwo, jakie są poszarpania, że tutaj się pojawiają takie kanały, gdzie prawdopodobieństwo jest małe, one się tak krzyżują ze sobą. Tutaj jest, ona idzie w lewo, potem się odbija w prawo i się rozdwaja, jakby takie dwa grzbiety się pojawiają. To dlatego to się nazywa dywany kwantowe. Gdyż ma to wzór, który przypomina trochę dywan. Po jakiejś odpowiedniej obróbce to by wyglądało jeszcze ładniej. A teraz zobaczymy, jak ta gęstość prawdopodobieństwa zmienia się w czasie. Widzicie Państwo, że ten początkowy rozkład, który był taki gładki i miał tylko jeden ten pagórek, to tutaj się zamienia w taką kompletną mieszaninę pagórków, dolin, które się przesuwają, są jeszcze jakieś, na to się nakładają jakieś szumy i tak dalej. Bardzo to już wygląda skomplikowanie, dlatego obejrzymy sobie początek tego jakby w zwolnionym tempie. Widzicie, obejrzymy sobie wykres, podobny wykres, jaki pokazałem na początku, czyli również dywan kwantowy, tylko ten dywan będzie mało dywaniasty. Widzicie, to jest początek ewolucji czasowej. Tutaj tak jak przedtem mamy położenie, tutaj mamy czas, tylko ten odcinek jest znacznie krótszy. I tutaj mamy znowuż początek. Widzimy, że to jest ten nasz pagórek. On się przesuwa w lewo, dochodzi do granicy, czyli do tego punktu, gdzie jest skok potencjału i się odbija. Ale od razu widać, że się odbija jakby rozdwajając się na dwie części, a tutaj powstaje taka dolinka, obszar, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest małe. To zjawisko to się nazywa właśnie konstruktywna albo destruktywna interferencja, zależnie od tego, czy prawdopodobieństwo znalezienia cząstki zostało wzmocnione, czy zmalało. Mamy tutaj do czynienia po prostu z tym, że prawdopodobieństwo to już nie jest jakaś abstrakcyjna wielkość, która mówi nam, że czegoś my nie wiemy, więc zgadujemy, że będzie tak albo inaczej, tak jak ja mogę dzisiaj zgadywać, jaki będzie wynik jutrzejszych wyborów, prawda? To nie jest tak. To jest to prawdopodobieństwo, które żyje własnym życiem, jest obiektem fizycznym, który ma fizyczną naturę i ono po prostu tutaj jest opisane pewnymi obiektami matematycznymi, które ja Państwu pokażę, które ewoluują zgodnie ze swoimi równaniami i mogę na przykład powiedzieć, że te obiekty się odbijają od studni, kasują ze sobą, dodają albo odejmują to. Jest to trochę zbyt skomplikowane, żeby w takim krótkim, 45-minutowym wykładzie o tym powiedzieć, ale to jest prezentacja, która ma Państwu pokazać po pierwsze, że jaka wspaniała jest mechanika kwantowa, po drugie, że takie rzeczy można naprawdę niewielkim nakładem sił policzyć sobie na domowym komputerze. Co się potem odbija od prawej strony, wraca już wtedy z tych odbitych. Dlatego mówi się o falowej naturze materii, bo to się zachowuje jak fala, która się odbija od brzegu, wraca, ale jeszcze tam po drodze się miętosi z tymi falami, co dopiero do brzegu dolatują. Jaka matematyka za tym stoi? Mianowicie tym obiektem, o którym Państwu mówiłem przed chwilą, jest takie coś, co się nazywa funkcją falową, co jest zespolonym obiektem matematycznym, czyli ma wartości zespolone. I jego równaniem ruchu, równaniem ewolucji czasowej jest tak zwane równanie Schrödingera, które jest fundamentem mechaniki kwantowej. Jest to równanie cząstkowe, ponieważ ta funkcja zależy i od położenia, i od czasu, więc nie jest to takie równanie jak tamte i algorytmy, o których Państwu mówiłem, Eulera czy Rungego-Kut, nie działają. Natomiast metoda, jaką ja to rozwiązywałem, jest bardzo fajna, nazywa się metodą split operator i wykorzystuje ona własności pewnej operacji matematycznej zwanej transformatą Fouriera. Żeby ją opanować, to wystarczy nauczyć się trochę matematyki, to nie jest jakieś specjalnie trudne. Podsumowując, chciałem Państwu, wydaje mi się, że Państwa przekonałem, że komputer jest wspaniałym narzędziem dla fizyka. Gdyby nie on, to wielu teorii fizycznych, przewidywań teoretycznych nie moglibyśmy porównać z doświadczeniem, po prostu nie wiedzielibyśmy, co równania przewidują, jakie wyniki eksperymentalne przewidują nasze równania. Nie potrzeba superkomputera, żeby zrobić ciekawe obliczenia fizyczne. No i że warto uczyć się fizyki i matematyki. Dziękuję Państwu.